Hej, fani Legii Warszawa. Zanim przejdziemy dalej z tą informacją, jeśli jesteś prawdziwym fanem Legii Warszawa, zasubskrybuj kanał, bo codziennie mamy tu newsy o legionistach. Skrzydłowy, zanim trafił do Polski, grał w czołowych europejskich ligach. W swoim CV ma takie kluby jak Benfica Lizbona, ACF Fiorentina, AS Monaco, Olympiakos Pireus, VfB Stuttgart, Granada CF czy Nottingham Forest. Transfer Hile Diasa do Legii Warszawa okazał się kompletnym niewypałem. Były młodzieżowy reprezentant Portugalii w tym sezonie zdobył bramkę i asystę w 27 rozegranych spotkaniach na wszystkich frontach. 27-latek był jednym z najgorszych piłkarzy na murawie w zremisowanym 1-1 starciu z Rakowem Częstochowa. Eksperci wzięli na celownik zawodnika Legii. Tomasz Smokowski w programie Moc Futbolu nie zostawił na nim suchej nitki. Zdaniem dziennikarza, to nie przypadek, że Diaz tak często zmienia przynależność klubową. Wygląda, jakby poruszał się na tym boisku w nartach Justyny Kowalczyk. Pokracznie biega, zatacza się. Jacy piłkarze mają w CV kilkanaście klubów? To są zawodnicy, którzy niewiele umieją, tylko mają po prostu dobrego agenta, skomentował Smokowski. Obecny w studiu Marcin Bożencki pamięta niezłe występy Diasa w Bundeslidze, ale obecnie gracz jest cieniem samego siebie. W Legii jest kompletnym parodystą, stwierdził. Diaz nie dał wielu argumentów, by klub przedłużył jego kontrakt. Zawodnik najprawdopodobniej odejdzie wraz z końcem sezonu. Jak oceniasz te słowa Tomasza Smokowskiego? Czy waszym zdaniem Legia powinna pozbyć się Diasa, czy nie? Zostawcie swoją opinię, bo jest ona dla Legii bardzo ważna.